kolejny taki duży, obszerny sygnał. Ciekawe, co to może być, bo to aż się nie chce wierzyć, że tyle tych sygnałów tutaj jest. Ale coś tu jest. O, coś, kolejny garnek. Nie uwierzycie. Miała to być złota moneta, natomiast nie jest to złota moneta. Jest ich jeszcze tutaj więcej. To oczywiście wszystko zostanie wyczyszczone. Nawet pogoda nam nie straszna. Jak taki się, deszcz to nie deszcz. To nie deszcz. Jak się depozyty chce kopać, to motywacja większa niż to, co aura daje. A co byś chciała znaleźć? No to co ostatnio, tylko w lepszym wydaniu. Czyli już nie depozyt ze szmatami, butami, tylko ze srebrem i talerzami. Tak jest. Może tak będzie. Oby. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Zaczynamy dzisiaj poszukiwania w miejscu, gdzie w poprzednich filmikach, jak widzieliście, wychodziły nam te ala nasze depozyty. No i mam pierwszy sygnał, oczywiście duży. Już sobie odgarnęłam liście, zaraz zobaczymy, co to tam jest. Sygnał duży i jest to rama. Rama od roweru. Także nie jest to, czego szukam, ale szukam dalej. Przyłączam się do powitań. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Witam Was z miejsca, gdzie udało nam się znaleźć depozyty. Przenieśliśmy się troszkę w bok, tam gdzie, jak wcześniej wspominałem, jest dużo różnych śmieci. Jest to prawdopodobnie przedwojenny śmietnik. Na czym mogą wskazywać, czy o czym mogą wskazywać też pierwsze moje znajdki. Klamra z okuciem i resztkami skóry. Jakaś rurka. Z początku myślałem, że to jest długa łuska. Jest to rurka mosiężna zakończona jakimś otworem. Ciężko powiedzieć, do czego to mogło służyć. No i taki aluminiowy, też prawdopodobnie przedwojenny kubeczek. Miejsce ciekawe, no i zapowiada się ciekawie. A jestem Zbój. Przyjechałem z Krzysztofem i z Reliną na poszukiwania. Bardzo obszerny sygnał. Coś dużego. Zaraz to dokończymy podkopywać i zobaczymy, co to jest. Jest to już tutaj na wierzchu. Ciekawe, ciekawe. Tutaj każdy sygnał to jest coś. Jest garnek. Jest garnek. Zobaczcie, jest i garnek. Także, czy coś w środku jest? Chyba nocnik. A może i nocnik. Ale musimy podebrać to jakoś delikatnie łopatą, czy zobaczyć, czy w środku coś jest. Niestety nie ma. Ale serce zaczyna mocniej bić. Każdy sygnał w takim miejscu to zaraz pobudza wyobraźnię. I tu zaraz obok tej mojej ramy, którą wyciągnąłem, jest kolejny sygnał. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje w tych korzeniach. O, co się kryje? Kubeczek. Kubeczek się kryje. Trochę zdezelowany, zgnieciony, ale się zmieści do mojej torby, więc pakuję go do torby. Zbuju, nie jedz tej trawy. Liści. Kolejny taki duży, obszerny sygnał. Ciekawe, co to może być, bo to aż się nie chce wierzyć, że tyle tych sygnałów tutaj jest. Ale coś tu jest. O, coś, kolejny garnek. Nie uwierzycie. Kolejne naczynie. Kolejne naczynie. Ja już je widzę. Patrzcie. Zobaczcie. Ale też puste. Aj tam. Co tam kopiesz? Zobacz, ja
Myślałem, że to kawał szyldu. Kopię. Jakaś mi się pokazał napis, a to z worka foliowego. Zobacz, zbuju. Myślałem, że to szyld, a to kawał metalu. Ja już zaczynam tracić nadzieję. Jest tu masa multum sygnałów i to takich na blachy, na duże te, no ale... No wiesz, nic nie ma lekko, trzeba się nakopać. O, pani! O! Patrz, nawet się ukształtowało. O, rozwaliło się, ukształtowało się. Przez chwilę myślałam, że to jakaś miseczka, ale chyba to będzie od lampy, od motoru. Tak mi się wydaje bynajmniej. Takie coś nawet jest. I jest bardzo dużo dekielków od słoików, także to też tak bardzo mocno bije, a kopie każdy sygnał, wiadomo. A jeszcze znalazłam takie ciekawe coś. To nie. Takie szkiełko. O. Zobaczcie. Bardzo grube też szkiełko było. Ma tak dookoła mnóstwo dziurek. Taka ciekawostka. Wziąłam to, bo mnie to bardzo zaciekawiło. No i też jest łuska od niemieckiego Mausera, zbita spłonka. Widać, że też tutaj padały strzały. Zmienimy też ustawienia, spowodujemy, żeby wykrywacz był głębszy. Może coś na tych głębszych warstwach ziemi. Coś jeszcze zalega. Mam coś dla ciebie. Jak będziesz niegrzeczny, to cię upaluję. Na złom będzie. Albo dla zbuja. Zbój, jak będziesz niegrzeczny, to cię upalujemy do drzewa. Przy drodze rzuć. Kolejny duży sygnał. Zwiększyłem głębokość wykrywacza, natomiast ten sygnał nie jest aż tak głęboko, według mnie. Tutaj jest. Zaraz zobaczymy, co. Co tutaj jest? Jakaś blacha. Jakaś blach. Większa blach. A. O. Zobaczcie. Od jakiegoś. A nie, to jest, myślałem, że przykrywka od kotła, a to jest miska stara. Okres II wojny światowej. Tak mi się wydaje. Taki dźwięk uwielbiam ostatnio. Zobaczymy. O, coś chrupło. I to jest. Obręcz. Także lipa. Może jeszcze coś będzie? Może się odspawało, ale niestety nie ma już sygnału. Nie ma. Spójrzcie, jakie stare znalezisko. Spójrzcie, jakie ciekawe znalezisko. Stary, ale to bardzo stary klucz i do tego bardzo duży, od jakichś większych drzwi. No, to robi wrażenie. Zobaczcie sami. To może być ciekawy sygnał. Oby. Bo wali jak nic. Dobra, działamy. Ale żeby to by nie był śmietnik. Żeby tylko nie był śmietnik. O. Zbuju, to nie ty miałeś pomagać mi kopać? Co, leniwcu jeden? Tam chyba jakaś blacha. Ale sprawdzę jeszcze. Taki duży kawał. Tu jeszcze. Może... No, są jeszcze. Może ukrywa się ten nasz kociołek tu gdzieś. O, a to co? Tu będzie kamień. Będą mówić, że jak rzeźnik kopie tą łopatą. No bije ładnie.
No ale mogą być to pozostałości od tej blaszki. I chyba tak to... Tak, chyba raczej tak to będzie. Żadnych odgłosów. Nie, to chyba tylko ta blacha. Niestety. Ale będzie złom. A tuż obok tego klucza taki oto dekelek sobie zalegał. Ciężko go zidentyfikować, ale można go kojarzyć z tym samym okresem, co ten klucz, czyli z jakimś XIX wiekiem. Ja to mam dzisiaj szczęście do garków, no ale nie tych, co trzeba. Choć nie powiem, wszystko jest z okresu II wojny światowej, bo przecież tych takich depozytów tutaj się spodziewamy z tego okresu. Cały czas nas tutaj podbijają te sygnały. Są duże, mocne, pewne. No i dają nam wyobrażenie, że to coś, co może nas bardziej interesować niż ten skorodowany, emaliowany garnek. Prawda, Zbuju? Prawda? Chodź, Zbuju. Chodź, Zbuju. Zbuju, chodź. Poszedł sobie szukać. Znowu mi coś tutaj chrupie, ale nie liczę już na te depo. Chociaż... jakiś garneczek wyłazi. Ale raczej to jest jakaś puszka. Łetam. O, patrz, nawet dno ma. Koloru niebieskiego. Jeszcze zobaczę, czy są sygnały. No są, ale... O, Zbuju, wszyscy widzą, co ty robisz. No, mam tu jakieś jeszcze. Szukamy, może coś będzie jeszcze. O Boże. Gdzie jesteś? O, co to jest? Wychodzisz, czy nie wychodzisz? Jakaś elektronika. Od jakiejś lampki bodajże. Tak. Chyba raczej tak. Jakiś kinket, czy coś takiego. Mam tu jeszcze sporo sygnałów, ale nie są to takie sygnały, jakie bym chciała. No, ale pokopiemy, może coś ciekawego wyciągniemy. Zadowolona z dzisiejszych poszukiwań? Tak średnio. Tak średnio? No. Nie było tego depozytu, na który liczyłaś, co? Nie było, ale jestem zadowolona, że przeszukaliśmy to miejsce i możemy ruszać dalej. No. Będę mogła spać spokojnie. No, tylko część tego miejsca przeszukaliśmy i pewnie w dalszych odcinkach będziecie mogli zobaczyć, jak my tutaj wracamy, no bo takie miejsca zawsze ciągną. Raz się znajdzie więcej, raz mniej. A co, byś chciała nagle za każdym razem skarby znaleźć? No nie, ale ja jestem za tym, żeby szukać nowych miejsc, nowe miejscówki odkrywać i tak dalej. No ja też. A gdzie pojedziemy, to się okaże. Ale teraz zabieramy was do Izby Historii Regionu w Suszu. Zobaczycie, gdzie te nasze, w cudzysłowie, wszystkie skarby eksponujemy. Gdzie mogą oglądać mieszkańcy naszego miasta, regionu i całej Polski, jak również i wy. Także jedziemy. Jesteśmy już w środku Izby Historii Regionu w Suszu. Izba Historii Regionu prowadzona jest przez nasze stowarzyszenie. Są tutaj, oprócz przedmiotów, które znajdujemy podczas poszukiwań wykrywaczem metali, też wyeksponowane ciekawostki związane z naszym miastem, przedmioty przekazane przez mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Jest to nasza duma i chwała, ponieważ przez wiele lat udaje nam się prowadzić
tą lokalną jednostkę muzealną, a nasze eksponaty wzbogacają je z miesiąca na miesiąc. A wracając do naszej serii filmów o wydobytych depozytach i rzeczach, które znaleźliśmy, one właśnie w tym miejscu, gdzie widzicie, zostają poddane czyszczeniu, głębszej analizie, identyfikacji, a później zostają wyeksponowane. W pierwszej części pokazywaliśmy Wam monety. Miała to być złota moneta, natomiast nie jest to złota moneta. Jest ich jeszcze tutaj więcej. To oczywiście wszystko zostanie wyczyszczone. Zostanie to w jakiś sposób przez nas skatalogowane, no i oczywiście też wyeksponowane. Serdecznie zapraszam Was do naszego miasta, do Susza, żebyście odwiedzili Izbę Historii Regionu. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Wiecie, jak nas znaleźć, bardzo prosto, bo dane kontaktowe są w opisie pod filmem. My kończymy na tym serię filmów Depozyt ku przygodzie. Mam nadzieję, że lada chwila uda nam się otworzyć kolejną serię, być może też z depozytami, z innymi wyjazdami. Tego się nie kopię na co dzień. Tym bardziej z tego wszystkiego u mnie i u Ewelinki radość podwójna. No i w tym odcinku byłoby to na tyle, prawda? Prawda. Przed nami jeszcze kupa pracy, no bo co mi tu śmiecisz? Przed chwilą zamiatałam. No sorki, nie? No widzicie, jest podział obowiązków. Ktoś ma rękę gospodarza, a ktoś ma rękę konserwatora. Znaczy osoby, która zabezpiecza wszystkie nasze znajdki. Serdecznie Wam dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.